Krakowie od 3 tygodni trwa przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. Na czas modernizacji tych 3 ważnych ulic trasę do Bronowic można pokonać zastępczą komunikacją autobusową. Autobusy są co chwileczkę, no i wszystko jest dobrze, a w dodatku bezpłatne. Czasowo ten odcinek i tamten jest taki sam. Czy jest to komunikacja tramwajowa czy autobusowa? No, rozdajemy komunikaty w sumie od samego rana na wyłączonym ruchu tramwajowym od Teatru Bagateli do Bronowic Małych. Udzielamy wszelakich odpowiedzi, można powiedzieć, że w 100%. Organizacja ruchu jest stale monitorowana m.in. przez inspektorów MPK. Ciężki sprzęt na ulicy Królewskiej pracuje na pełnych obrotach. Niebawem prace przeniosą się w rejon ulicy Podchorążych. Wówczas wprowadzone zostaną zmiany na trasach linii zastępczych. Tymczasem na wniosek mieszkańców korekty usprawniające podróżowanie liniami 704 i 713 zostały wprowadzone na skrzyżowaniu ulic Łobzowskiej i Alei Słowackiego. Tam autobusy jechały ulicą Łobzowską z prawego pasa, zostało to zmienione, autobusy jadą ze środkowego pasa i dzięki temu ten ruch odbywa się na tym skrzyżowaniu płynniej. Na wniosek mieszkańców został również przywrócony kontrapas rowerowy na ulicy Łobzowskiej.